Witam serdecznie z tej strony Bila Sadowca. Dzisiejszy film będzie się opierał głównie na tej wolierze pierwszej, czyli na wolierze głównej, tak ja nazywam, tak możecie wy ją nazywać. I pokażę wam, jak to wygląda u mnie. Przygotowane już wszystko do lęgów. I też powiem wam pewną smutną sprawę, która się wydarzyła. Już kolejny raz w tym sezonie, w tym roku moim, od wakacji do wakacji, ja to tak nazwę. No nic, lecimy po 1000 subskrypcji, także lajkujcie i subskrybujcie. Lajki pomagają nam, mi się wspinać coraz wyżej z filmami, dzięki czemu docieram do większości liczby odbiorców. Także jakbyście lajkowali, ja bym był naprawdę z was dumny i bym się cieszył. Także ja teraz przejdę sobie do wolier. I macie do woliery, bardziej do środka, do budynku. I będę wam opowiadał. Także znajduję się już w wolierze. Włączyłem sobie flesza, bo jest tutaj trochę ciemno. Pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, to zamknąć tutaj te wrota, żeby bażan mi tu nie wszedł, mnie czasem nie atakował. Także jedna ze spraw to jest tutaj, że mewki mają jajka. Dwa. Tam widać. A kolejna sprawa to... No tutaj ogarnąłem, już widać, że całe siano porozwalały. No. O. Że porozwalały. Jest pełno kurzy, także przepraszam was za to, że nie widać tego wszystkiego, co tutaj robię. Ale o. Tutaj mam już 5 jajek. Od bażanta srebrnego. Tutaj nie ma nic. Tutaj również, ale tu jest 5. Od jednej jest samic. I tak, wchodzę do woliery przed jakoś 5 dni temu. W tym miejscu znalazłem kuropatwę, samicę. Samicę, co była już taka na pół zdechła. Szybko ją złapałem, znaczy nie, nawet nie uciekała, to ją złapałem i szybko zaniosłem do kotłowni, do klatki. Tam dostała no, ustnie witaminę w szkawce i minęło jakieś 5 minut i już samiczki nie było. Natomiast wczoraj, nie wiem czy z tęsknoty czy co, znalazłem samca. O, w tamtym miejscu koło kamienia, który był również padnięty. Samiczka, wiem, bo sprawdziłem, była sina, padła na zawał. A samczyk nie wiem, naprawdę tego już nie sprawdziłem. To tak, przygotowując woliery, przekopałem tutaj, tutaj ten cały obręb i przegrabiłem go trochę. Tutaj kamienie powyciągałem stąd i dałem tutaj. Tutaj nic się nie... Nie, tutaj też trochę ziemi wybrałem i dałem kamienie tutaj. Tutaj też trochę przegrabiłem. Zamknąłem wolierę, zamknąłem. Popatrzcie, jak się stawia. Stawiasz się? Nie stawiaj się. Popatrzcie, jakie piórko eleganckie. To dla was, widzowie. To ode mnie dla was, widzowie. Spokojnie. O, bażantka tam wchodzi. No i co tutaj uszykowałem? Tutaj, o, zapomniałem, że nie mogę się plecami do niego stawiać. Tutaj jest domek, w którym było, który uszykowałem właśnie dla kuropat, w których nie mam na ten moment. A tam jest ta skrzynka, co była w zeszłym roku i w której siedziała samica. I samica widocznie jej się to podoba, bo musi się chronić tutaj przed... O! Przed bażantem, bo żonek mnie tutaj atakuje. No i tutaj są 4-5 jajek, tam jeszcze gdzieś jedno leży. Bażantki też właśnie tutaj srebrzystej. Zastanawiam się właśnie, czy jej zostawić. W zeszłym roku się działa, czy zabrać Antoni dalej na bok.
właśnie je zostawić. I tak, czekam teraz aż skończymy, musimy tylko wstawić drzwi w kurniku górnym, tym co wiecie, co budujemy u góry. I kaciuszki, ta kaciucha i tamta lecą na dwór, nie będą w wolierze. Po prostu muszę im wstawić wanienkę, bo nie chcę, i żeby mogły po prostu się zacząć rozmnażać w okresie, w którym one się rozmnażają, czyli tam koniec maja, początek czerwca, bo to są dzikie kaczki. I będę musiał im wstawić właśnie skrzynkę, chciałem powiedzieć, michę taką wielką, wannę, bo te kaczki się bardzo, jak w sumie te małe kaczki wszystkie, dzielnie się rozmnażają na właśnie na wodzie. Tam się właśnie kopulują, bażant tutaj agresywny cały czas, dzielnie próbuje wybronić woliery, ale mu nie wychodzi, bo już trochę go zdominowałem na początku, jak bażantki dopiero się szykowały, żeby nosić jajka, nie pozwalał w ogóle wejść do woliery. Na przykład moja mama wcale nie wchodziła, ja chodziłem z kijem, ale teraz już się trochę uspokoił, nie mogę tylko się do niego plecami odwracać, bo próbuje mnie zachodzić i jest to niebezpieczne. Do Antoniego, jak dobrze pójdzie w tym roku, to może dokupię mu samicę na jesień jakąś, wiadomo, już to będzie po lęgach, ale zobaczymy jak to będzie. No, pokazałem wam jak to wygląda u mnie woliery, miałem nagrać materiał wtedy, jak szykowałem to wszystko, ale robiłem to pod wieczór, co też się zgrywało z... Zgrywało się po prostu z tym, że robiło się wtedy jeszcze szybciej ciemno, a teraz już jest prawie 8 godzina i jeszcze jest jasno. Także co? Ja byłem Wiasadowca, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo lecimy po 1000 subskrypcji. Lajkujcie filmy, żeby boostować nasze filmy coraz wyżej, czyli po prostu, żeby nasze filmy się pozycjonowały coraz wyżej i przychodzili nowi widzowie i żeby nasza społeczność po prostu się rozrosła. Także również zapraszam was na grupę na Messengerze, nie na Facebooku, na Messengerze. Bielas Hodowca, grupa dla widzów, grupa dla wszystkich. Grupowicze, pamiętajcie, żeby przestrzegać regulamin grupy. Jeżeli ktoś nie pamięta, zalecam wejść sobie na Bielas Hodowca na Facebooku, na taki profil i tam jest właśnie regulamin grupy podany. Ja sobie jeszcze przejdę tutaj za chwilę, żeby tam otworzyć, bo bażanty widzę, spróbują tam wejść, a jest zamknięte. No, nic. Żegnam was wszystkich. Do zobaczenia w przyszłym filmie. Pamiętajcie o tych pomysłach w komentarzach. Na razie i cześć!